Грех твой пред Богом твит так долго, как долго хочешь пред Паном Богом заиснеть, яко хоть бы маленький, але ктось, яко таки мający минимальное значение, оброненный, чили усправедливенный, чили będący w sytuacji niezależności, o Bogu wiedzący i kłaniający się Jemu, jako ktoś taki, tu będziesz człowiekiem nigdy nie nawróconym, aż stracisz swoje znaczenie. Nawrócić się, to stracić swoje znaczenie przed Bogiem. I to jest najtrudniejsza operacja. Wszystkie Twoje bowiem nieudane próby nawrócenia się były zawsze umacnianiem swojego znaczenia. Grzech jest obrzydliwy. Jeśli jest próbą zaistnienia przed Bogiem, by być przed Nim wartością poza Nim, jest to obrzydliwość niewdzięczności. Jest to pycha, jest to głupota. A jednak takie postawy są codziennością ludzi określanych jako wierzący. Kiedy staniesz się prochem i niczym? Dopiero wtedy. W takim mniemaniu o sobie i postawie sprawiedliwej i prawdziwej dopiero wtedy skończy się Twój grzech. Gdy scalisz się z Bogiem i Jego wolą, mając świadomość niezasłużoności, tylko świadomość własnej grzeszności. Wiara nie jest defilada przed Panem Bogiem. Tego, który Pana Boga znalazł i jak mówi o sobie, nawrócił się. Nawrócił się, tak. Jak już ktoś mówi, że się nawrócił, to znaczy, że jest na punkcie startowym. Wiara jest ciemnością. Słowo Boże z Ewangelii dzisiejszego mówi o wierze. Była ciemność, a oni w trudach, przy wietrze, przeprawiali się łodzią przez jezioro i było ciemno i burzyło się jezioro od silnego wiatru. Nie było im łatwo. A oni wiosłowali. No i tam niewiele, 25-30 stadiów, to jest mała odległość. I w tej sytuacji ujrzeli kroczącego po jeziorze Jezusa. No i przerazili się. Jezus dał im słowa pokoju i zachęty. I chcieli mu służyć, biorąc go do łodzi. Ale w tym momencie zauważyli, że są już u brzegu. Osiągnęli cel, gdy zbliżył się do nich Jezus. Nie dlatego, że dopłynęli, tylko dlatego, że zbliżył się do nich Jezus. Twoja wiara to ciemność. Wierzenie jest jak wiosłowanie. Masz wytrwale, ufnie, pokornie, ufnie, oczekując, trwać w zadaniach stanu ze względu na Boga, pełniąc Jego wolę, a nie własne, dobrze skonstruowane i usprawiedliwione, jakby konieczne
амбиции, захчанки, помыслы. Ты маш быть не оператором własnego życia, рису, как оператор машины, только маш быть слугом воли Божьей. Ona się ma przez Ciebie przelewać. A Ty masz być w nurcie woli Bożej, nie zawłaszczać życia. Ty żyjesz Twoje życie. Tak, żyjesz. Bo Bóg tak chce. Ale nic Twojego. Wyposażony jesteś, bo istniejesz. Wyposażony niezwykle. Ale zawłaszczenie daru boskiego jest niesprawiedliwością. Tak najtrudniej niedowiarkom pogodzić się z tym, że nie mogą mieć odrobiny oddzielności i samodzielności poza Panem Bogiem. To funkcjonujące ja i moje jest fałszywym wzorem na rozwiązanie zadania życia. Cóż z tego, że w Boga będziesz wierzyć, jeśli Bogu nie będziesz dowierzać? A nie dowierzać Mu będziesz tak długo, aż Mu zaufasz. Bo jeśli wiara Twoja, którą można widzieć, wiara udowodniona, będzie w określonych warunkach trudności, do jakiegoś stopnia, na jakimś dystansie, po przekroczeniu których powiesz dosyć tego, wszystko, ale nie to, to tej wiary nie było. To był interes z Panem Bogiem. Wiara prowadzi do męczeństwa Twojej woli. I trzeba się na nie zgodzić. Męczeństwo Twojej woli. Twoja wola będzie bardzo opornie umierać. A jednak jest to najlepsze z tego, co może być człowiekowi dane i co człowiek przyjmie. Ponieważ wola Boża jest rozwiązaniem zagadki Twojego życia. To dziś z punktu widzenia niedowierzania Panu Bogu wydaje się, że wystarczy, że będzie tak, jak Ty chcesz i jak realizujesz. Ale z perspektywy zbawienia, gdybyś go doczekał, wtedy się będzie okazywać, że Pan Bóg miał rację. Skromność Ci przystoi. Bardzo wielka skromność. Wdzięczność. Nie eksponowanie siebie. Grzech. Jest to często kłamstwo owinięte w 5 warstw usprawiedliwień, czasami w 10. Aby gdy Cię zademaskują po raz pierwszy, byś jeszcze przed własnymi oczami nie był zdemaskowany. Grzesznik Panu Bogu niedowierzający próbuje nie być nagim przed Panem Bogiem. A jakim można być? Światu musisz się jawić w ubraniach, tych, które masz na swoim ciele. Ale ubrania to nie ty. Przed Bogiem jesteś w prawdzie. A teorię, którą dorobiłeś do swoich grzechów, aby przeżyć samego siebie, one już
są tylko kamuflażem dla świata, ale nie dla Pana Boga. Chcieli Panu Bogu się oddać. Jeszcze raz, jak się będzie życie z Panem Bogiem nudziło, to rozejrzyj się za doświadczeniem świętych, którzy zapalą w Tobie zapał i wzbudzą nową miłość. Bo rzeczywiście bez życia duchowego każdy krajobraz będzie smutny. Każda propozycja świata nie zaspokoi. Potrzebujesz Boga według daru Bożego, a nie według chęci własnych. Twoje życie duchowe wymaga nastawienia się na uświęcenie, na zbawienie. Czas zbawienia nie wiadomo, jak długi jest. To jest czas oczyszczenia, czyli pokuty i powrotu z krainy grzechowej do Niego. Miłość Boga jest czekaniem na grzesznika, a uświęcanie się jest powrotem do Niego. A jeśli po tym, jak się najadłeś świata, wydaje ci się, że masz pomysł na siebie, który trzeba zrealizować, bo to jest ładne i sensowne, to już nie dajesz szansy Panu Bogu, bo świat tobie nie ma nic do powiedzenia. Świat również nie ma tobie nic do dania. Tak zwany świat, czyli większość grzesząca, to tłum, któremu się wydaje, że żyje w bezpieczeństwie i modne jest grzeszyć w takim tłumie, bo grzesznik grzesznika wspiera. Brak relacji prawdy do Pana Boga i wdzięczności w stosunku do Niego powoduje również fałszywe odniesienie do świata. Wszystko nie na swoim miejscu. Pan Bóg nie na miejscu Boga. Świat nie na miejscu świata. Zamęt. Brak rozeznania, brak roztropności. Módl się pokornie, aby ci się dłużej nie wydawało, że poza przyjętą łaską jest w tobie coś, co by cię usprawiedliwiało. Wszystko, co możesz nazwać rzeczywistym sukcesem, jest zwycięstwem łaski Bożej w tobie. Innych zwycięstw nie ma. I żyjesz nie po to, żeby jakoś żyć i jakoś wyglądać i jakoś się znaleźć między ludźmi, tylko żyjesz dlatego i po to, żeby się w Pana Boga przyodziać, za Niego wyjść, z Nim życie wieść, na Niego jeszcze chwilę poczekać, aby już znaleźć
pełnię sytości, wieczności, która już nic nie, już nigdy nie ulegnie zmianie. Tak Ci Pana Boga potrzeba. Jak Ci tak Pana Boga będzie potrzeba, to szybciutko zgubisz ludzkie względy, czyli strach przed cudzym okiem. I wtedy miłość do Boga i troska o Niego sprawią, że już dłużej nie wytrzymasz takiego, jakim jesteś. I takiej sytuacji, jaką Ci świat proponuje. Grzech bowiem jest pokojem ze światem. Fałszywy to pokój. Taki pokój trzeba spalić gorliwością serca. Ten Chrystusowy ogień ma płonąć w Tobie i masz go roznieść do serc innych. I o to zabiegaj, aby Bóg zwyciężył w Tobie, na Ciebie.